dzisiejszym odcinku pozbędziemy się największego syfu z Fortnite, zaraz po pomagierach, baruderach czy też Dynamo. Zapytacie teraz, o czym mówię? No nie wiem. Dobry początek, kto się mówi? Potrzebuję... Co to jest? Dynamo, what the fuck? Co tam się dzieje? No skoczył do mnie, zapieprza przez bloki! What? On przenika przez bloki! Gdzie... Co jest z tymi gównem, no? Rekin, tak? No on jeszcze mnie ty przylił w plecy ze snajpy! Jeb! Co tam się stało? To brzmiało jak... No to brzmiało bardzo źle. Zarąbista ta gra jest! I co najlepsze w tym wszystkim, pozbędziemy się ich własną bronią, które trzymają w wielkich bębnach. Dokładnie. Dzisiaj wygramy gierkę, a raczej postaramy się wygrać gierkę, samymi broniami z rekinów. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie, aby wbić do sklepiku Fortnite i koniecznie wpisać kodzik Holm. Nie ważne, czy z małych, nie ważne, czy z dużych, nie ważne, czy z powalonych. Pamiętajcie, musi być Holm po prostu. Cudowny kodzik, więc zapraszam wszystkich do wspierania i z góry dziękuję. Chyba nie muszę mówić, żeby coś wygrać, trzeba mieć kod, prawda? Mówiłem to już tak z milion razy. Przejdźmy dalej. W dzisiejszym odcinku pomoże nam Erdest. O, dzień dobry. No dobra, Hon, to gdzie my lądujemy? No właśnie, mamy się ich pozbyć, a nie mamy w ogóle nawet planu. Ja bym sugerował ja bym gdzieś... Ale gdzieś proszę się nie wtrącać, jak mówię. Ja bym tutaj polecieć, bo... To miejsce polecasz? Tak, bo tam mamy... Nic nie mamy zupełnie, ale właśnie o to chodzi, bo tam mogą być rekiny w sumie, bo jest otwarta woda. A pamiętaj, no dobra, możemy podnieść co najwyżej jeden pistol, tylko po to, żeby tego rekina jakby na początku zabić. Nie, ze zbieraka go bierzemy. Co? No to nie wyzwanie inaczej. What? To nie! Dawaj, tutaj będzie rekin i go bierzemy ze zbieraka. Pałujemy nibembele, no dobra, nie ma problemu. Ale nie ma rekina. Ej, rekinów nie ma. Zaraz się tutaj pojawi jakiś spokojnie. Musimy chyba go zawołać. No dokładnie. No nie ma go. Nie ma, Erdes. Czekaj. Erdes, nie mam pojęcia, czemu chciałeś tu polecieć. Tu nic nie ma. Tu nawet rekinów nie ma. Nie ma. Czekaj. Jest coś? Nic. O, wow, nic. Nie, no tu serio nic nie ma. Co, może... Ja w ogóle dziwne, że nie ma rekina żadnego. Czy powiem jak, to jest Fortnite. W rzeczkach rekiny pływają. Mamy otwarty ocean, nie ma żadnego rekina. Ej, jest, jak wypłynął znikąd! O cholera, dawaj, bierzemy go. Pałuj go. Ej, on znikąd zupełnie. Dobra, walę go w bęben. Na złoto. O cholera. Dobra, nieważne na co się świeci, walimy go. Ty, tylko my go zabijemy tymi kilofami. Jakie on jest wściekły. Młody, uciekaj, bo cię ugryzie. Uciekaj, bo ci... Czekaj, niech ginie, wracaj tu. Niech ginie. Ucieka nam. Ale on ma w ogóle gały, jak on nafukany jest, jak nic. Ty, chyba nie ma szans ze zbieraka go zestrzelić. O cholera. Ty, to chyba odpada, wiesz? Chodź. Go. A mieliśmy nie zbier... A ja mam 3 ammo, no dobra, niech będzie. Leci na mnie prosto, dawaj. Ole, nie ma. Easy. Jak rozwalił wszystko, człowieku. Ej, dobra, to będzie cięższe niż myślałem, bo nie mam. Z takiego rekina wypadnie nam chyba... A nie, w sumie może nam parę broni wypaść. W sumie nie wiem, co z niego wypada. Ammo? Nie, mam 6 ammo, damy radę, Ernest, spokojnie, damy radę. Ty, dobra, a nie, nie zliczował się, myślałem. No, już mu mało zostało. Nawalamy go. Ej, ale czemu on jest taki nieśmiertelny? Ja nawet nie mam czym. Dobra, Ernest, teraz szybkie pytanie. Ile itemów leci z rekina? Czasem 3, czasem 2. Okej. Okay. No to teraz wyobraź sobie, jak dużo rekinów musimy zabić, żeby się uzbroić. Żeby amunicję mieć. A co za amunicję? Właśnie, mama mia. A no, amunicję możemy chyba zbierać z tych. A, no dobra. Chyba tak. O, leci do mnie, leci. Ernest, pomocy. Jezus, Maria. Dobra. Ała! Zostaw mnie! Człowieku, weź ty się odpierdziel. No. Nic mi nie trafiło, by the way. Bombardowanie. Ty, bo płynie. Dobra, na hita go biorę, yes. Patrz. Na hita? To... Nie dosięgnąłem. I tak nie bardzo. Dobra, no... On mi zaraz za... Dobra. Jest! Mamy, co wypadło? Moje. P90 bez amunicji? Nie, jest amunicja. Mam 35 amunicji do P90 i a sztucer. W rezerwie 0. To co chcesz? Sztucer czy P90? Sztucer. Proszę bardzo. Thanks. O. No to płyniemy stąd. Dobra, ja powiem ci tak. Mogę jakąś amunicję do tego sztucerka, bo mam tylko jeden strzał złoty. A, już ci daję. O, dziękuję. Powiem ci tak, zabiliśmy jednego rekina, zajęło nam to z 20 minut. Nie, no, z 3 minuty lekko. I mamy dwie bronie, które nam się zupełnie do walki nie przydadzą. Ajajaj, no przydałoby się jeszcze jednego upolować. Nie, Ernest, nam by się przydało jeszcze z 10 upolować, ale wiesz, jak to będzie. Następnego no upolujemy i nie mamy w ogóle nic ammo. Całe ammo się wystrzelaby zaraz. To prawda. Ty masz w ogóle, nie masz w zapasie w ogóle amunicji, by the way. No nie mam. Masz jeden magazynek i to tyle. No, ze śmieci może coś wygrzebiemy. Wiesz co, mimo wszystko chodź, pójdziemy, sprawdzimy tutaj, bo amunicję możemy zbierać. A co z leczeniem? Właśnie, co z leczeniem? A nie wiem, może tylko szwagry. Tak!
Tak, będziemy jeść ryby w sumie. Ej, to jest kozak. Jego przyjaciół zjemy. Materiały normalnie. Normalnie zbieramy materiały, człowieku. Normalnie. Normalnie materiały zbieramy i bierzemy, potem idziemy do biedry z gibi. Dobra, drewno troszkę mam. Ammo leżące też podnoś, nie martw się o to. No to już podniosłem, to nie będę ukrywał. Te z szafek również bierz. Teraz oczywiście nigdzie wędek nie ma. Zarąbiście. A potki? Bo tu potki leżą. No nie wiem, nie wiem. Decyduj ty. Nie no, no potki to chyba możemy, co? Bo wydaje mi się, że siorborybki to się łowi tymi. Harpun! To można, wiesz, można wędką na luzie. Ja już wypiłem. Aha, dobra. Dobra, no to, dobra. No to dokąd. Wypijemy. No to już, wyzeruj. A wiesz co, mam jeszcze jedno, ty też sobie zerni w takim razie. Ja ty sobie połowię. Trzymaj. Nie biorę. A nie masz może drugiej wędki? Nope. Tam lata helikopter swoją drogą. I tam latają typy na tyrolkach. Raz, dwa. Zderzyli się. Co jest? Ja to sobie na spokojnie łowię. Łów sobie, łów, jak najbardziej. Szwagier ci wyleciał? Dwa nawet, no. A czy mógłbym hapsnąć innego szwagra? Proszę. O, dziękuję. Szwagier! Słogier. To już chyba wszystko, co sprawdziliśmy, jest sprawdzone. Co miało być sprawdzone, jest sprawdzone. O, tak to chciałem powiedzieć. A może nie? Ej, tu są piętra, dobra, nieważne. Tak my tutaj nic nie sprawdziliśmy. Ale no ja tam byłem, no chyba, że jakieś piętro minąłem, ale wątpię. A, byłeś, rzeczywiście. Tu są w ogóle wenty tak pootwierane. Okej. Okay. No, są znowu potki, no ale potek już chyba nie bierzemy, nie? Widzowie, proszę zamknąć oczy. Ja dam Ernestowi jedną potkę, bo ma mniej niż ja. Oj. Chodź tu, Ernesto, mnie. O, jak za ścianę poszedł. Nie łowię. Rybak. Jezus, jak sobie zrobił. Masz jedną z jedną potę, a resztę wyrzucam. I teraz naprawdę, dziękuję. Jak zawsze jest masa rekinów, wszędzie są rekiny. Nie ma tutaj żadnego, nigdzie! No, takie nasze szczęście. Mama mia. Czy to znak, Ernest, że pozbywamy się tego shitu z Fortnite? Rekinów? Tak. No, jeszcze dwa miesiące z nami pobędą tutaj. A jakie dwa miesiące? No, do końca sezonu. Ha. No, my chyba... No bo wiesz jak jest z tymi dotami zakończenia, co nie? A, no w sumie to kto nie wie. O kurde, tam się biją, widziałeś to? Gdzie? Zobacz, no tak, 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 tak. Ja tam już widziałem ten placek zabaw wcześniej. Przecież tam powstaje chyba. Teraz tego, się co widzę. Cały czas za rekinami rozglądam, a tych rekinów nigdzie nie mam. Ale mam szwagrów, mam mamia. Ile? Pięć. A nie, trzy. O, to what? Myślę, chyba zgubiłem jednego. Dobra, cztery mam. Myślałem, że mam pięć, ale ty jednego wrąbałeś. No teraz musiałem. O, wrąbał. Ej, nie wiem, jest jakaś zasada, jak się respią te bębeny, czy jak to działa? Tak, tak, jak ich szukasz, to ich nie ma. A, taka dobra. Prosta zasada. O, jak się rozsypało wszystko! A, tam ich nie było. Nie, to nie, nie. Masz nie. Jakieś ammo do tego PM-a? Eres, ja mam 107 ammo, to się nie martw. Ej, rekin, zobacz. Gdzie? Gdzie? Tylko... Aj, wiesz co? Zaraz im helikopter w szamie. Dobrze, dobrze, niech ich robi, ty. Ej. Ała. Czekaj, czekaj, a może... Ale... Dobra, schowaj się, Eres, schowaj się, żeby nas nie zauważyli w tym heli. Poleciał dalej sobie. Co on robi? O Jezu. Jakieś tam manewry. No musimy tego rekina tak czy siako polować, więc poczekajmy, aż oni przejdą po prostu. Chyba, że chcesz zaryzykować ich rozwalić, ale... No słuchaj, ty masz sztucer, ja mam P90. Może być problem. No biedną Helkę niszczy. Co za farciarz. Snajper, schowaj się. Snajper, schowaj się. Naszym celem jest rekin, nie oni. Nareszcie, wow, ale mu to zajęło długo. Dobra, idziemy po tego rekina, chodź. Weźmiemy go po prostu, żeby przypłynął. Musimy go jak najszybciej zabić. Mamy jedną broń. Ej, co jest? Bleh. Jak mi to po kolana sięga. To wezmę amunicję. No i nawalamy. Rekin, chodź. Ja to... What? Rekin. Panie rekinie. Ty, on ma w dupie moje naboje. Ej, halo. Dosłownie. O, oho, okej, rozpędził się, uważaj. O, dzień dobry. O kurde. Leć. Ajaj. Jezus! No idealnie we mnie. Czy to jest aimbot? Jego dobra, się schodzi. Nie pokazywało w ogóle. Tak, wcześniej się nie pokazywało. Ale jak we mnie idealnie przypierdzielił. Dawaj, wracaj dawaj, tu. Dobra, Ernest. Jakie on uniki robi, co jest? Ernest? Co? Ten challenge nie jest dobry pomysłem, bo już nie mam ammo. Znaczy mam ostatni magazynek i po tym magazynku już nie mam ammo. Ale mu prosto, dobra, pałuję go. No czemu mnie tak bijesz mocno? Poczekaj, zaraz wrócę. On omija moje strzały bez kitu. Spokojnie, zaraz wrócę, tylko znajdę ammo. Strzelam centralnie w niego, a to nie działa. O, grzyby. A grzyby chyba mogę zjeść, nie? Grzyb. Dobra, spoko, mam 18 ammo, 36. No to tego wykończysz. Wow, czy to naprawdę całe ammo? Całe ammo, jakie miałem. O, tutaj pływa, to jest ten, tak? Co? Ta. Co jest? O, dobra, on ma takiego lała. Ty, ale on jakieś dziwne manewry robi. Nareszcie. Wow! Wow! Ty! O nie, nie, dobra. Okej, cieszymy się. Fajnie, Ernest. Podzielmy się. Ernest, Bierz co możesz.
Ja... O kurde, uciekamy! Dawaj, uciekamy, uciekamy, ja tam podniosłem dużo rzeczy. Mam coś dla ciebie, chodź, 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 chodź. Dobra, uciekamy. Jezus Maria, co tu się stało? Masz miejsce na szwagra? To ja ci dam szwagra. Dawaj szwagra. Bierz szwagra. A nawet dwa. Chlup. No i z kozak. Ale chlupnął. Dobra, uciekamy, uciekamy. Jakie rzeczy miała w ogóle dobre? O nie, Ernest! Oho. Gdzie on jest? Gdzieś tam, na dachu chyba, wiesz? Cholera. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Zaniosę cię do... O nie. Nie, o, zgadzam nie. się. Dopiero terenik rekina podnieśliśmy, no halo. Nie wyrażam zgody na takie głupie rzeczy. Hon Hero? No. Wow, ale was zaraz zabiję za to, co zrobiliście. No to wie, w czym jest dobry, w dobijaniu chyba tylko. Bohater wielki. Zna swoje siły. O, no możesz umrzeć, profecie! Jeszcze raz! Nice. Co robi Holly? Mam pytań. Rekin loot. Hops! Szwagier to jest szwagier. No i dawaj mu bombę w łeb i po nim. Nie marnujmy już na niego uwagi tutaj. Ale nie wiem, czy dam radę. Herdes, ja się stresuję. On ma dużo tego. Oho, ja myślę, jakieś schody zepsuły. Yes! No i ja pierdzielę, kozak! To teraz tylko moją kartę podnieś. Dobra, dobra, idę, Ernest, kartę biorę. Wiesz co, chyba się już... Nie spotkamy się w tej grze, lunetkę. Dobra, ale czekaj, wezmę sobie twój loot, to na pewno. Bo to jest z rekina, więc mogę. Tak, niebieska M-ka, niebieski taktikal. A jakieś potki miałeś, może? Nope, tylko szwagry. Ajajaj. Ernest, czy ja dam radę ci... A to ile zadaję, zobaczmy. Ja próbuję. To zjedz może... Zaraz zjem, spokojnie. Okej. Próbujemy, ja mam lunchpada. Wstawiam lunchpada zaraz. Restartujecie i od razu lunchpadujemy. Okej. Mogę jednego szwagra? Proszę. No, dziękuję. I uciekamy, Ernest, dawaj, dawaj, bo to jest jakaś dzika akcja w ogóle, co tu się odwaliło. Dobra, jestem poza strefą, nie, lutu, nie mogę, kurde. No już nie ma co, o, ten drop kusi, ale nie możemy, nie możemy. No właśnie chciałem go wziąć. Kusi, drobik, no kusi. Dobra, teoretycznie bronie mam dobre, bardzo dobre, ty masz pistolet, dobra, masz Ernest. Żebyś miał się czym bronić, czymkolwiek. Zawsze coś. Teoretycznie może nas uratować teraz wędka i łowienie szwagrów i siorboryb. W innym wypadku jesteśmy w pupie. To jest ognisko jest w sumie. A może jakiś rekinek gdzieś tutaj wędruje? Teraz będzie rekin. Rekin biznesu wyskoczy na nas i nam bołki strzeli. I coś postawi na giełdzie jeszcze. O, jest rekin, zobacz. Dobra, te typy są Holm. Ernest, tu są Holm. Oni o mnie wiedzą, wiesz? Oni o mnie nie, wiedzą. Nie, dlaczego, Ernest? O, tu jest ognisko, zapraszam do ogniska. Gdzie są typy? Aha, tutaj. No, już widzisz. Widzę, widzę, spokojnie. Zapraszam na ognicho. Holm, ognicho. No idę, idę. Ten lunchpad jest tutaj. Tutaj jest lunchpad. To uciekamy, leczymy się i uciekamy, bo oni tu zaraz przyjdą. O kurde. Dobra, uciekaj, 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 od razu. Tak, nie wiem, no gdziekolwiek, Ernest. Byle uciec. No nie, zniszczyli mi lunchpada, Ernest. O nie, masz może jeszcze jednego? Nie. Kruc, ja jestem tutaj na drugim końcu tęczy. Ja mam typa obok siebie, dosłownie obok siebie mam typa. Ernest, bo ja mam tutaj typów dwóch, Need your help. Ja bardzo bardzo potrzebuję twojej pomocy teraz. 63 dostał. Ja nie mam czym się budować, Ernest, schowałem się. Nie wiem, czy wiedzą o mnie, wiedzą o mnie. Nie, no nie żyję. Nie. To się puma zabiła. Śmierć bombą mnie znalazł, czaisz? Ach, te rekiny. Te rekiny, no. Niestety wygrać się nie udało, ponieważ gdy szukaliśmy rekinów, ich nie było. Potem pod koniec nagle było ich milion. No niestety, do tego jeszcze jakieś napoceńce doszli. Mimo wszystko wydaje mi się, że poszło nam w miarę dobrze, jak na takie słabe itemy. No ale wiadomo, brak możliwości używania normalnych itemów to bardzo duża przeszkoda. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!